Witam Państwa. Życie nie znosi próżni. Tam, gdzie zanikają dawne obyczaje, pojawiają się nowe. Z czasów dzieciństwa pamiętam tatarak przed domami na zielone świątki, czyli święto zesłania Ducha Świętego. Zwyczaj strojenia obejścia zielonymi gałązkami, kwiatami i tatarakiem sięga czasów pogańskich. Niemniej stał się nieodzowną częścią tradycji chrześcijańskiej. Dzisiaj tatarak to rzadkość, zwłaszcza w mieście. Mieszczuchów mało obchodzą cykle w przyrodzie, wiążące się z tym prace w polu, związek z przyrodą i wynikająca z tego próba pojęcia, kto lub co za tym stoi. Wszak wiadomo, z czego składa się nasiono pszenicy, ale dotąd nawet uczeni radzieccy nie zdołali sklecić sztucznego ziarna i tchnąć weń życia. Nasi przodkowie, mimo że nie posiadali internetu, wiedzieli, że z przyrodą nie warto zadzierać i wszystko ma swoją kolejność. Żeby przeżyć, należało dostosować się, zrozumieć, żyć w harmonii z jej prawami. Inaczej czekał głód, choroby i śmierć. Skoro człowiek nie potrafi tchnąć życia w materię, należy przyjąć do łepetyny, że robi to siła, z którą należy żyć w zgodzie. Dotąd ludzie godzili się z faktem, że ktoś to ogarnia i od początku swych dziejów szanowali prawa Boże. Oczywiście robili to na różne sposoby, ale nic nie wiemy o jakiejkolwiek cywilizacji, która nie miałaby swoich bogów i nie próbowała się z nimi dogadać. Od dawna jednak znane są próby reform religijnych i także w starożytnym Egipcie dochodziło do obalania kultu dawnych bogów na rzecz nowych. Wiązało się to jednak z konsekwencjami najczęściej przykrymi dla wspomnianych reformatorów. Wiara to ciekawy proceder, bo niby nie ma nic wspólnego z rzekomo zdrowym rozsądkiem, a ludzie gotowi są oddawać za nią życie. Pojawiają się wprawdzie rozmaici bezbożnicy, upierający się, że żadnego Pana Boga nie ma, ale czy wobec tego wszystkie dotychczas istniejące cywilizacje myliły się? Święte księgi rozmaitych ludów zawierają stek bzdur, a czerpiący z nich nasi i nie nasi przodkowie byli skończonymi jołopami? I te jołopy pozostawiły po sobie tak trwałe ślady jak katedry czy piramidy? Dorobku architektonicznego bezbożników też nie należy pomijać, ale czy krematoria, łagry i inne tego typu przybytki wzbudzają dumę ich rodaków młodszych roczników? Mam wrażenie, że my, rzekome ciemniaki, przejawiamy więcej rozsądku od nich, postępaków. Po prostu uważamy, że nie warto kłaść zegarka na tory kolejowe, by poznać jego budowę i zasadę działania. Oni odwrotnie. A argument, że żadnego Boga nikt nie widział? Cóż, fal radiowych też, ale radio gra. Rozmaici ambicjonerzy nie ustają jednak w wysiłkach, by pozostawić coś po sobie. Najgorsze jest to, że mają fanów mocno dopingujących. I tak Rafał Trzaskowski przy okazji wspomnianych Zielonych Świąt zainicjował usuwanie krzyży z urzędów. W Polsce na takie pomysły wpadały ruskie pachołki w czasach, gdy stacjonowały w PRL-u ruskie soldaty. Prezydent Warszawy natomiast robi ten raban z własnej i nieprzymuszonej woli. A może w Polsce nadal ktoś stacjonuje, ale zachowuje stosowną dyskrecję? Cóż, po czmychnięciu ruskiego agenta w randze sędziego to więcej niż prawdopodobne. Kogo krępuje krzyż w stołecznym magistracie? Przykazanie mówi nie kradnij. Jak więc brać łapówki? Znaczy uprawiać korupcję? Czyżby nominaci Trzaskowskiego po cichu bali się Boga, wierzyli w Niego i głupio inkasować koperty, mając w pobliżu symbol chrześcijański? Do tego Chrystusowi trudno zarzucić życie w luksusie, chociaż był królem.
Poruszając się po urzędach, łatwo dojść do wniosku, że i warunki pracy urzędników są lepsze niż uczniów Chrystusa, i okoliczności zakończenia żywota odmienne. Zarobki partyjniaków zasiadających za biurkami także nie mają nic wspólnego ze skromnością. Zaiste, krzyż kłuje w oczy, zwłaszcza w mieście, gdzie można było wylecieć na pysk z mieszkania, nawet płacąc czynsz w terminie. Ach, pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, nie dość, że nadal nauczał prawie, to zaczęła karierę w ruchu odnowy w Duchu Świętym. A w wyborach prezydenckich w 1995 roku miała poparcie ZHN-u oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jej następca Trzaskowski mydlić oczu pobożnością nie potrzebował. Jak wspomniałem, życie próżni nie znosi. I tylko czekać, jak krzyż zastąpi inny symbol. A do tego celu najlepiej nadaje się tęczowa flaga. Nowy prezydent Krakowa z Platformy Obywatelskiej już ją wywiesił na urzędzie miasta, usuwając biało-czerwoną. Nic dziwnego, krzyż biało-czerwona to symbole mające mało obrońców. Nie to co tęczowa flaga. Osoby stosujące ten symbol mają wielu obrońców, a będą mieć jeszcze więcej. Gdy pewien znany analityk poczuł się urażony w programie telewizyjnym, sama redaktorka Gozdyra zerwała się z krzesła karcić niesfornego pisiora, który ośmielił się zastosować określenie mąż oraz żona. Zapewne pani, a może lepiej osoba redaktorska, w końcu doczeka się tytułu wiceolejnik za taką postawę. W innym programie tej samej stacji poczuł się urażony poseł Biedroń. A na znak solidarności z Biedroniem studio opuścił minister Zalewski. To opuszczenie studia odbywało się dość długo, także niebycie w programie zostało zauważone. Podobnie długa jest droga polityczna pana Zalewskiego. Forum Prawicy Demokratycznej, Unia Demokratyczna, Partia Konserwatywna, Koalicja Konserwatywna, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Przymierze Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Polska 2050 wreszcie. Teraz pan minister wymachuje tęczową flagą. Cóż, trzeba zmyć hańbę wprawdzie niezbyt intensywnego, ale bycia konserwatystą, by robić w polityce. Widzą państwo, że powstaje nowy kult. Za samo nazwanie go ideologią można wylądować w sądzie. Ciekawe dlaczego. Czyżby wtajemniczeni mieli jakieś przeświadczenie, że ta nieideologia to coś złego? Według kryteriów tradycyjnych oczywiście. Mamy już męczenników, bo ktoś ich nazywa mężem i żoną. Ja mężem jestem i wcale się za to nie gniewam, przeciwnie. No i mamy zajadłych obrońców, na przykład Gozdyrę, Zalewskiego, Miszalskiego, prezydenta Krakowa. Męczenników dłużej męczyć nie wolno. I obrońcy już szykują taką ustawę, że jak się pan Biedroń nadąsa, to każdy jeden, co zmartwi męczennika myślą, mową lub zaniedbaniem, wyląduje w kryminale. Bardzo dobrze, mało to pan Biedroń ma zmartwień, mało się nacierpiał. Wszak całą Europę trzeba przestawić na nową religię. Podpowiadam jednak zwolennikom tęczowej flagi, żeby zaniechali tworzenia kultu, bo wkrótce też trzeba będzie flagę usuwać jako symbol religijny. Jeśli stara tradycja ma być wyparta, to tak się zastanawiam, czy ci, których drażni krzyż, będą bronić Polski, jakby przyszło co do czego. Wielu lewaków określa krzyż symbolem faszystowskim. Putin nic tylko walczy z faszyzmem. Skoro tak, to ma w usuwaczach krzyża sojuszników. Czy to nie z tego powodu Tusk kleci komisję do badania wpływów rosyjskich, która będzie działać pod czujnym okiem Dukaczewskiego? A wiadomo, że udowodni, że to PiS nabroił. Ale co nabroił? Wysłał na Ukrainę ponad 350 czołgów. Ale czego PiS nie zrobił? Nie kupił francuskich śmigłowców,
co to bardzo się podobają Różańskiemu. Tak się zastanawiam, co powoduje, że coś się podobało generałom miłym Tuskowi. Czy to ma związek z ich poziomem życia? Generał to człowiek honoru. I jak już zadbał o swój poziom życia, to choćby nie wiem co, taki, a nie inny helikopter podoba mu się nadal. Putin wie, że naród podzielony łatwo wziąć za pysk. I Tusk w ramach przejścia na pozycje antyrosyjskie i antyimigranckie dzieli Polaków dodatkowo na fanów takiego, a takiego śmigłowca oraz krzyża i flagi. No skoro tak, to Putina ze zgryzoty szlak trafi. A już trafi na pewno, gdy okaże się, że stracił swego największego sojusznika, Macierewicza, a nawet cały PiS. Komisja Gerojów z WSI zdemaskuje prorosyjskie spiski PiSu. Tusk nawet nie będzie musiał delegalizować tej partii. Dość, że będzie ujawniona w haniebnych zamiarach. A Putin, pozbawiony tajnych sojuszników, będzie musiał wziąć nogi za pas. Tusk, uratowawszy pokój na świecie, doczeka się stosownego Nobla i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem polską armię zlikwiduje zupełnie, mając zapewnienie przerażonego Putina, że już więcej fikał nie będzie. W tej sytuacji zapanuje czas spokoju, pokoju i świętego spokoju. Skoro tak, to spragniona powyższych wartości Europa niechybnie dokończy swego dzieła likwidacji państw narodowych, będących źródłem wielu kłopotów. Rzecz jasna, Rosja w Unii nie jest i nikt jej likwidował nie będzie. Co zrobić, by zlikwidować państwo narodowe? Najlepiej zacząć od pozbycia się narodu. Dawne metody stosowane przez uzdolnionego artystycznie poprzednika kanclerza Scholza nie przyniosły stosownego rezultatu. Czas na inne. Jakie? Po pierwsze, należy zrobić tubylcom wodę z mózgu przez edukację i niby kulturę. Po drugie, osiedlić na ziemi tubylców przybyszów z egzotycznych krajów, tak by odsetek tubylców na ziemi tubylców obniżyć. Po trzecie, zapobiec rozmnażaniu tubylców. W tym temacie robią co trzeba poślice. Odbyło się nawet wysłuchanie w Sejmie 30 organizacji będących za lub przeciw aborcji. Warto było to zobaczyć. Po zapoznaniu się z argumentami obu stron zadaję sobie pytania. Dlaczego, skoro ciąża pochodzi z gwałtu, to dziecko ma być skazane na karę śmierci, a nie gwałciciel? I tak dobrze, że nie zgwałcona kobieta. Dlaczego dziecko za podejrzenie o to, że może być chore, ma być skazane na karę śmierci? Czy choroba to wina? Dlaczego to dziecko ma być skazane na karę śmierci, skoro to dorośli nie mają ochoty kontrolować swych popędów? No i wreszcie, co to jest ciąża niechciana? Czy wywołuje jakiś wirus? Oglądając popisy feministek zadaję pytanie. Dlaczego chcą mieć wpływ na prawo i cudze życie, skoro nie potrafią kontrolować własnych gaci? Chociaż tu znam odpowiedź. Aparycja oraz zachowanie aktywistek skłaniają do podejrzeń, że jak już trafią na wypuszczonego frustrata, to muszą iść na całość, bo kolejna okazja może się nie przytrafić. Kończąc dzisiejsze spotkanie, przestrzegam przed wojowaniem z krzyżem. W końcu dwa najbardziej zrewoltowane państwa kiepsko na tym wyszły, mimo posiadania broni jądrowej. Jakie? Francja i Rosja. A naprawdę na koniec z innej beczki. Polacy w Berlinie będą mogli zagłosować trzy razy. Pierwszy raz na kandydata niemieckiego, drugi raz na kandydata polskiego w ambasadzie i trzeci raz po krótkiej podróży w Polsce na kandydata polskiego. Czyż to nie szczyt demokracji, znaczy fałszerstwo? Znowu dziękuję Państwu.